Ponad ćwierć miliona obsłużonych pasażerów to styczniowy wynik portu lotniczego Wrocław. Jest to rekordowa liczba obsłużonych pasażerów, jeśli chodzi o styczeń w porównaniu do lat ubiegłych. To jest o całe 25% więcej niż w roku ubiegłym. I z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Już nie chcę używać, że to jest kolejny rekord. W poszukiwaniu słońca pasażerowie wybierali się do Hiszpanii, Włoch oraz chętnie korzystali z nowego połączenia wrocławskiego lotniska, kupując loty do Agadiru w Maroku. Tych kierunków takich stricte turystycznych było kilka, takie jak Walencja czy Malaga. Tutaj obłożenie czy wypełnienie tych lotów było na poziomie ponad 90%, a więc naprawdę znakomite. Dużą popularnością cieszyły się również loty do Portugalii. Porto, Lizbona to są te kierunki, które również pasażerowie wybierali dość często. Warto też wspomnieć o lotach do Pafos czy na Maltę. Tam również to wypełnienie lotów było na poziomie ponad 90%. W sezonie wiosenno-letnim na pasażerów również czeka bogata oferta i sporo nowości. W siatce połączeń pojawią się m.in. loty do Marsylii, które będą realizowane dwa razy w tygodniu przez przewoźnika Ryanair. Wraca do Wrocławia linia Norwegian, która będzie oferować dwa nowe połączenia, to jest Oslo i Kopenhaga, tutaj trochę raczej w kierunku city breaków, czy ewentualnie dalszej podróży. Warto wspomnieć o tym, że linia Ryanair również będzie oferować loty do Dubrownika, fantastyczne stare miasto, znane m.in. z popularnego serialu Gra o Tron, więc jeżeli są fani, to można sobie taką podróż zaplanować. Premierą w letniej siatce połączeń będą również loty do Helsinek, które będą realizowane 7 dni w tygodniu przez linie lotnicze Finnair. W związku z tym to jest też coś, na co warto zwrócić uwagę, planując wypady, wyjazdy czy wyloty w kontekście letnich, ciepłych miesięcy. Echo 204, Nina Jewtuszenko.